Jako pierwszego zapraszam na krzesło Pawła Brandysa. Witaj, Paweł. Witam. Paweł Brandys, zawodnik MMA. Ja tylko powiem dla osób, które no, nie orientują się jeszcze w karierze tego młodego zawodnika. On jako jedyny na gali stoczy pojedynek w formule MMA. Może Paweł powiedz coś o sobie. Tych walk masz na razie tylko jedną, można powiedzieć, także ale debiut tutaj w Oświęcimiu. Dlaczego taki ciężki sport jak MMA i taki młody zawodnik? No, przyszedłem na treningi jakieś 3 lata temu i spodobało się, zacząłem robić walki amatorskie, zacząłem wygrywać na turnieje, dostałem propozycję walki zawodowej i udało się wygrać debiut. Teraz będzie druga walka, no zobaczymy. Czego mogą spodziewać się kibice po tobie, po twojej osobie? Co jest twoją mocną stroną? Stójka, parter? No, myślę, że bardziej stójka. No, na pewno czego się mogą spodziewać, nie mogę powiedzieć, że wygrałem, ale na pewno dobrej walki. A powiedz, z kim się przygotowujesz do walki w Oświęcimiu, z kim trenujesz, jaki klub? No, trenuję w Oświęcimiu, tutaj trenerzy Daniel, Tomek Sewery, przygotowuję się u siebie. Jak na razie z Pańki jeszcze nie wiem, gdzie będziemy jeździć. Wszystko jest w trakcie, ustalam. Pierwszego zawodnika z boksu zawodowego, który na gali w Oświęcimiu zaprezentuje się przed publicznością w ringu, zapraszam Łukasza Kworka. Witaj Łukasz, witam. Łukasz, powiedz, jak czujesz się przed walką w Oświęcimiu? To jest dla ciebie wielka rzecz, powiedz coś, bo kibice na pewno nie wszyscy się czuję się doskonale w formie, także bez problemu mogę walczyć na gali w Oświęcimiu. Jeśli nie uderzy także w walki. Mocne strony twojej osoby? Myślę, charakter, dominacja i wiara w zwycięstwo. Powiedz, szybkość czy siła to jest? Szybkość i siła, wszystko się składa na to. Twój idol bokserski? Nie mam w sumie idola. To jesteś taki trochę zarozumiały, widzę, że już sam dla siebie jesteś idolem. Dokładnie tak. A powiedz, co chciałbyś, czego byś oczekiwał po tej publiczności w Oświęcimiu i co ty dasz w zamian tym kibicom, którzy pojawią? Żeby po prostu byli za mną mi do pilnowania, a ja postaram się pokazać dobry boks i wygrać. Dziękuję bardzo serdecznie. Tutaj na gorące krzesło zapraszam Dawida Kwiatkowskiego. Dzień dobry. Już hostess oddaję mikrofon. No i zaczynamy. Powiedz może, jak przygotowania do pojedynku w Oświęcimiu, bo kibice są ciekawi twojej formy. Przygotowania na razie dobrze przebiegają kondycyjnie. Jestem przygotowany do tej walki. No jeszcze szybkość, wytrzymałość i będzie dobry boks. A powiedz, bo rozmawialiśmy chwilę przed tutaj powiedzmy konferencją i zdradziłeś, że miałeś kłopoty z kontuzją, jak to wygląda na to? Kłamałem! No to ja miałem teraz problemy kontuzyjne barka, ale wszystko jest w porządku. A powiedz, czego kibice się mogą spodziewać po no, dobrego boksu. Ale taka raczej szybka walka, będziesz chciał przeciwnika zakończyć przed czasem, czy no nie, no łeb mu wyrwę. No to widzimy tutaj młodego innego zawodnika, który będzie wyrywał głowy w ringu. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to proszę o podniesienie ręki. Co zrobić z głową? Zostawię ją tobie. No, dziękujemy Ci bardzo za to. No i teraz jeden z najbardziej kontrowersyjnych zawodników, jeżeli chodzi o polski boks. Zresztą nie tylko. Marcin Najma, zapraszam Marcina. No Marcin, ciebie raczej przedstawiać nie będzie trzeba, bo kibice na pewno ci kojarzą. Ale może ciebie przedstawię. Tak, Łukasz Głowacki, ja się przedstawię. Łukasz Głowacki, redaktor naczelny Boxing News. Witam. Dziękuję bardzo za taką małą reklamę. Ale Marcin, przejdźmy do poważnych tematów, bo kibice, dziennikarze, wszyscy na tym chcą wiedzieć. Po co Marcin Najma wraca do boksu zawodowego? Ponad 3 lata przerwy. Po coś tam? Po tej nieudanej przygodzie z MMA, która trwała ponad 3 lata, postanowiłem zakończyć swoją przygodę ze sportem zawodowym rok temu. No ale przez ten rok te rękawice miałem zawieszone na kołku. Jakoś cały czas spokojnie spać nie mogę. I stwierdziłem, że
trzeba wrócić, trzeba odkupić się sam dla siebie, chcę się odkupić, a najłatwiej będzie mi na moim podwórku, w boksie, w najpiękniejszej dyscyplinie sportowej, jaką znam. I zrobię wszystko, aby się bardzo dobrze przygotować i żeby móc, jeżeli nawet nie wygram, to chciałbym dać po prostu bardzo dobry pojedynek. Jeszcze dalej mikrofon poproszę, a jeżeli chodzi o twoje przygotowania, to powiedz nam, jakimi elementami będziesz pracował, tym bardziej, że możemy już zdradzić nazwisko twojego rywala, to jest Tomasz Mozny, zawodnik znany m.in. z kickboxingu. Miał okazję zaprezentować się na ostatniej gali Fight Night 4 w Częstochowie. No i walczył m.in. z zawodnikiem, który poświęcił też się pokaże, z Zielińskim. I tutaj był remis, to jest zawodnik niepokonany. Macie wysoki, 200 cm, to tak nie za mocno, nie za wysoko mierzysz? Każdemu zawodnikowi po trudnych walkach należałaby się walka na odbudowanie. Jest nieco lżejszym przeciwnikiem, ale ja sobie zdaję sprawę, że gdybym takiego wybrał sobie rywala, spotkałaby mnie fala krytyki, że no tak, teraz jakiegoś tam Słodusza będzie wybijony. Ja znam tę historię. No, wszyscy mogą, jak się kiedyś przyczepiali do mojego ostatniego, ja ostatnio swoją walkę muserską stoczyłem w listopadzie 2008 roku, wygrałem tą walkę z Antonem Laskiem i tak się wszyscy czepiali tego chłopaka, że słaby rekord, że takie uwagi. Ale jak walczył z nim Włodarczyk, nikt się jego nie czepiał. Jak walczył z nim Masternak, nikt się go nie czepiał. Jak walczył Głowacki, nikt się z nim nie czepiał. Jak ja zawalczyłem, co to za ryba? No, także tak to wygląda. Dlatego myślę, że tutaj nikt nie będzie mógł mi zarzucić, że wracam po jakąś łatwą zdobyć. Tomasz Możny to jest mistrz świata w kickboxingu. W walce z Kamilem Zielińskim na gali w Częstochowie pokazał się z bardzo dobrej strony. Ta walka ułożyła się remisowo. Natomiast ja nie ukrywam, że widzę swoją szansę po tym, co zobaczyłem kilku w boksie Tomasa Możnego. Faktycznie jest dużo wyższy ode mnie, ma 2 m 20 wzrostu. No ale boks to piękna dyscyplina, gdzie nie same warunki fizyczne boksują. Masz jakieś pretensje do kibiców, bo jak nie, coś, coś, jakie pretensje. Ja po prostu stwierdziłem fakt, no, byłem krytykowany za rywala, ten sam rywal walczył z Włodarczykiem, Masternakiem, Głowackim i przy ich walkach żadnej krytyki na temat tego zawodnika nie słyszałem, to tylko tak, na marginesie. A walka co ma tobie? Spokój ducha. Ta walka ma mi dać spokój ducha. Chcę stoczyć dobry pojedynek. Ja tutaj nie będę już deklarował, czy wygram, czy przegram, bo mnie już sport i życie nauczyło tego, że takie rzeczy się po prostu nie da planować. Czasami wygrywasz walkę, a okazuje się, że tylko masz dwóch rywali, bo jeszcze masz przeciwnika w postaci sędziego, który ci ściąga z rywala i nie pozwala ci tej walki dokończyć i wygrać, jak było na przykład w moim przypadku. Także nie będę deklarował, że wygram, ale zadeklaruję, że się przygotuję najlepiej jak potrafię i że stoczę dobry pojedynek, bo do tego będę dążył. Myślę, że to, że Tomasz Możny jest mistrzem świata w kickboxingu, to oczywiście daje prestiżu mojemu przeciwnikowi. Natomiast ja już z jednym mistrzem świata w kickboxingu się mierzyłem. No i na pięści całkiem ta rywalizacja nieźle mi poszła, jeżeli by tak na to patrzeć. Dlatego spokojnie trenuję, jestem dobry, myśli, co wyjdzie z tego wszystkiego, to zobaczymy w Oświęcimiu 7 czerwca. Dobra, czy ktoś ma pytania do Marcina? Teraz dalej. Jest pytanie? Marcin, może takie pytanie, co ewentualnie w razie porażki? Chociaż człowiek tak naprawdę nie przewiduje, bo widziałem, jak przygotowujesz się do tej walki, ale co ewentualnie będzie, czy zawiesisz z powrotem elegancję, czy to jednak... Po prostu nie myślałem na ten temat. Nie myślałem, ponieważ no ja już rok czasu nie walczyłem.
chciałem sobie dać spokój ze sportami walki, no ale nie mogę, no nie mogę, no nie mogę sobie z tym, jakby wiesz, z tym się wszystkim poradzić i muszę wrócić i muszę pokazać, ile jestem wart. Co będzie, jak przegram, to wiesz, to zależy po jakiej walce, bo jakby przegrał w taki sposób, jak przegrałem pierwszą walkę z Falepą, kiedy to, ja wiem, że to wszyscy będą mówić, no ale przegrałem. No ale de facto to ja zbiłem go najbardziej, jego całej karierze, no i po takiej walce nie uważam, żeby to była zła walka. Jeżeli będzie dobra walka, ale jeżeli nie wygram, będę na pewno miał spokojniejsze do ducha. Pogadano chłopak z Oświęcimia, który będzie przygotował się do kolejnej walki. Zapraszam Łukasza Łożyczka. Witam Łukasz. Ja tylko jeszcze przypomnę, że organizatorem gali jest Unia Boxing Oświęcim. Tutaj grupa, która między innymi właśnie patronuje Łukaszowi. Oraz kooperację MG Promotion. Więc zaczynamy, Łukasz, powiedz, jak przygotowania do kolejnej walki. Miałeś walczyć z Kosę Kebasem, ale on wypadł z rozpiski i będzie inny chyba obecny. Witam serdecznie wszystkich gości, telewizję, media, które przybyły na konferencję. Ja zanim dojdę do przeciwnika, chciałbym powiedzieć parę słów troszkę o przeszłości, ponieważ jeszcze 3 lata temu nie mogłem wcale boksować. Byłem zawieszony na całym świecie, nie mogę w ogóle boksować. Dziś dzięki ludziom dobrej woli, jak Ryszardowi Skórce i firmie tej Kiduki, mogę kontynuować z powrotem karierę już na 100%. Wszystko idzie ku dobremu, abym podnosił swój poziom bokserski. Mam dopiero 29 lat, więc myślę, że jest to odpowiedni czas do zrobienia wyników. Pytasz mnie o przeciwnika, tak. Kosę jeden z wypadł. Mamy teraz 3 kandydatów, jak już mówiłem w wcześniejszych wywiadach. Jest to górna półka europejska. Przeciwnicy nie są dobierani, nie są dobierani przypadkowo. Ma to wszystko swój cel. I mam nadzieję, że już za parę dni opowiem, jakiego przeciwnika mam i z kim będę boksował. Tak mówię, wszyscy 3 kandydaci, których rozważamy, jest to górna półka europejska. Dobra, szkoda coś może o tym, jak będą wyglądały te przygotowania do tej walki, bo to też kibice są ciekawi. Jesteś 100% zdrowy, nad czym pracujecie z trenerem, czy coś opowiedzieć? To jest moja pierwsza 12-rundowa walka. Cieszę się, że będę mógł stoczyć w Oświęcimiu u siebie w mieście sportu, ponieważ Oświęcimiu znany bardzo dobrze z hokeja. Teraz będzie z boksu i z MMA. Także cieszę się, że mogę wystąpić przed własną publicznością. Mam nadzieję, że komplet dopisze i będzie około 3000 ludzi na lodowisku, tak jak to było w zeszłym roku. O przygotowania. Właśnie skończyliśmy pierwszy cykl treningów, czyli siła, wytrzymałość i kondycja. Teraz już wchodzimy w okres sparingów. I typowo już same boksy, już bez siły, bez jakichś tam specjalnych udziwnień, tylko sam boks. To walka o tytuł międzynarodowego mistrza Polski, dodatkowa nobilitacja? Oczywiście każda walka o tytuł jest to podwójna mobilizacja, a dla mnie tak naprawdę to każda walka to jest jak walka o wszystko, ponieważ tak mówię, jeszcze się nie wyboksowałem, raptem boksuję 1,5 roku, czy nie. Więc jeszcze troszkę mam do udowodnienia paru osobom. Właśnie myślę o udowodnieniu kilku rzeczy paru osobom. A powiedz, ciężko się podnosi, no nie chcę powiedzieć z samego dna, ale powiedzmy, że z takiego momentu życiowego, w którym ty byłeś, gdzie wydawało się, że jakby ta twoja kariera no wisi na włosku, ciężko ci się było, no można powiedzieć, przestawić, cały czas wierzyłeś, że uda się wrócić na nim. Ja z wypowiedzi Marcina bardzo, bardzo go rozumiem, to, że jego też ciągnie do boksu. Mnie ciągło przez całe 2 lata, kiedy nie mogłem boksować. Jak już tam na pewno wszyscy wiedzą, byłem w Anglii, pracowałem ciężko na chleb. A z każdym nie myślałem, żeby wrócić do tego boksu. Udało się, wróciłem dzięki dobrym ludziom. No i kontynuuję to. No i mam nadzieję, że wspólnie osiągniemy cel, jak sobie postawiliśmy 1,5 roku temu. Ja Tobie dziękuję, ja Ci życzę na gali i no, pokaż
daj z siebie wszystko w zasadzie, wygraj i zdobądź tytuł. No nie biorę ci pod uwagę, jak to wygrana wszystkich nas, tutaj zawodników, którzy będą startować na tej gali. Mam nadzieję, że warto będą się podobać publiczności i kilka lat będzie więcej w naszym mieście. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja jeszcze na koniec tylko oczywiście dziękuję wam wszystkim za przybycie na konferencję i przypomnę, że zapraszamy do hali ludowej od godziny 19:00, zapraszamy do kupowania biletów na tę galę i zapraszamy do oglądania transmisji Warren Sport już od godziny 27 czerwca tego roku. Dziękuję bardzo serdecznie za przybycie.